Jesteśmy znowu na rybkach, tym razem inna metoda, próbujemy boloneczki i łażenia po jakichś tam miejscówkach, takich jakieś progi, jakieś takie, może się uda złowić jakąś rybkę kolorową, czyli może klenika, może jazia, tego nie wiem, a alternatywą będzie, pójdziemy sobie wtedy na kanał i tam spróbujemy na boloneczkę złowić jakąś rybkę. No, będziemy szukali ryb dzisiaj. Nie stacjonarnie, tylko rzucimy parę, dwie, trzy kulki, połowimy pół godziny, nie ma nic, idziemy dalej, tak jak już kiedyś było z batem, teraz będzie z bolonką lub z maczubeczką. Tutaj są takie bełciki, Mati wam później nagra, więc wziąłem bolonkę ze spławikiem 4 gramy, ale mam też zrobioną maczówkę na delikatniejsze łowienie, tam mam spławik chyba 1,5 grama, więc będziemy próbowali szukać rybek. Pogodę mamy piękną, jesteśmy po świętach na jedzeniu uśmiechnięty. Ja mam nawet prezent, który dostałem, wreszcie całe niedziurawe kalosze, nie będą mi nogi już przysiąkać, więc działamy i próbuję. Dzisiaj co? Dzisiaj trochę inne proporcje z tego względu, że nie czekamy, więc będziemy bardziej próbowali ryby tak przechytrzyć nawet na chwilę, bo i tak ich pewnie nie zatrzymamy zbyt długo, więc robimy mieszankę 1:1, tak żeby była reakcja szybko, z niewielką ilością robaków. Zanęta, tak jak mówiłem, jest zima, więc co prawda śniegu nie ma, ale uwierzcie mi, jest zima. Ciemna. Mam pół paczki Super Cupa, to co nam zostało z ostatniego łowienia wigilijnego, można powiedzieć. Czarnego. I Bremo Mix Black. Dzisiaj będzie coś nowego, zobaczymy. I na koniec parę, ale dosłownie parę ziarenek pieczywa czerwonego. Ale to jak już na wilżę zanęty. Tu jest dno z piasku, więc zanętę mamy ciemną, ale glinę zrobię, jedną paczkę gliny wiążącej czarnej, jedną paczkę wiążącej naturalnej i pół paczki ziemi. Nie zabrałem nic wkrętarki. Więc wszystko ręcznie. Będą szybciej rączki zmarzną. Tu mamy, chyba słońce wyszło, ale temperatura jest poniżej 3 stopni, więc nie jest zbyt ciepło. No ale słoneczko swoje robi. Glina nie przecierana, tylko roztarta ręką. Moim zdaniem gotowa i ujdzie. Jakby był mikser, byłaby idealna, ale na takie łowienie spokojnie da radę. Wysypana prosto z paczki. Mało profesjonalnie, bo nie wzięliśmy sita, ale sita to ja rzadko kiedy zabieram, bo rozbija mi ładnie wkrętarkę. Mieszam wszystko razem. Proporcje nam troszkę inne wyszły, ale nie będziemy się rozdrabniać tutaj na jakieś aptekarskie rzeczy, więc wyszło mi około 5,5 litra gliny i 4,5 litra zanęty. I to wymieszałem ze sobą już w tej chwili, tak jak widzieliście, ręcznie. Chwilę poleży, dołożymy setkę jokersa i z 50 pinki i tyle. Zrzucimy 3-4 kule w dwa miejsca i zobaczymy, co się wydarzy. Czy skuszymy jakąś rybkę w tym miejscu. Szczyptę pieczywa, ale naprawdę szczyptę, bo to nie pora, żeby dawać tego dużo.
damy jakieś 50-70 ml bentonitu, żeby te kule były łatwo się kleiły i troszeczkę wolniej puszczały w tych nurtach, bo nie wiemy jak tam się układa i nie będziemy dobrze wiedzieli jak się układa na dnie nurt, więc no tak czuję i tak powinienem zrobić, więc tak robię. Ukleję 4 kule, 3 rzucę w jedno miejsce i jedno w drugie i zobaczymy czy coś się wydarzy. Nie mogłem wytrzymać jak przyjechaliśmy, postanowiłem rzucić bez nęcenia i sprawdzić czy coś złowię bez nęcenia. Nie udało się nic złowić, ale poznałem łowisko. Wiem mniej więcej gdzie jest, gdzieś tam sobie zaplanowałem gdzie będziemy rzucać. Tu mamy próg zwalniający, to nie jest śluza, tylko tu jest taki próg podwyższający. No i za nim są miejsca gdzie jest bardzo płytko, gdzie jest jakiś dołeczek. No i sądzę, że tutaj te ryby gdzieś powinny się jakieś kręcić, więc spróbujemy tutaj je złowić. Rzucam na 3 kule tam na literę L i będę łowił tam w kulach i na rozmyciu tych kul i tam jest tak gdzieś potąd wody, tam jest taka rynienka, a dwie kuleczki małe, nie jedną, dwie rzucę gdzieś tutaj bliżej tych bełtów. Zobaczymy czy to da jakikolwiek rezultat. Więc już nie biorę wędki, tylko na oko. Łowisko już coś tam znam. Zobaczymy jak wyjdzie. Chciałem pół metra dalej, ale mi nie wyszło. No ale trudno. Tutaj jest to tak pofałdowane, bo tu jak jest duża woda, to ten próg robi, że gdzieś wybija, gdzieś nanosi ten piasek. Jesteśmy na takim lekkim wypłyceniu przy rynience, no ale nic nie chce tam wejść. Próbujemy. Mało rybek jest po prostu. No tak jakby ryba, no. Nie mam pojęcia. Wydawało mi się, że coś było. Tak jakby, ale po robakach nie widać, żeby były tam ruszone, nie? Więc nie wiem. Może rybka, a może i nie. A już był taki dreszczyk emocji pozytywnych, że coś wreszcie mamy.
No niestety mamy pierwszą porażkę bez brania. Może jedno. Po robakach nie było widać. Jedziemy szukać dalej rybek. I zobaczymy, czy się sprawdzi poprzedni film, że ryby są w danych miejscach, nie wszędzie na całej rzece. Lato, wiosną, jesienią tu byśmy na pewno jakieś ryby złowili, ale zimą, jak widać, nie udało się. Leniwi jesteśmy. Miejsce mi się nie podobało. Minimalnie większa woda, więc on tutaj buzuje, kręci. Jeszcze jedno miejsce na tym odcinku Radomki. Jak nie ma, to jedziemy szukać dalej i zobaczymy, czy będziemy musieli wylądować w łowisku, gdzie na pewno są ryby, czyli na tym kanale, co niedawno łowiliśmy, czy gdzieś znajdziemy gdzie indziej. A dlaczego trzymasz rękę za okno? No, bo byłem leniwy, nie chciałem się wędki składać. I nie mam wyjścia. I teraz, żeby nią nie składać, to muszę mieć rączkę za oknem z wędką. Mamy taki naprawdę fajny, ciekawy odcinek. Może uda nam się kiedyś przyjść tutaj w innej porze roku, to wtedy będą szanse na fajne ryby. Tak podejrzewam, bo w sumie to teraz raz tu mówiłem. No jest dużo drzew, pozwalanych drzew, są jakieś zatoczki, inne rzeczy, więc tu takie naturalne, fajne miejscówki. Ale czy są w tej chwili rybki, to zaraz zobaczymy. Nic z tego. Trochę się pozmieniało. Zasypało, wymyło głębiej. Raczej poziom wód się obniżył. Rzeka jest niżej niż kiedyś. I sądzę, że nie będziemy tu szukać rybek. Uciekamy. Jesteśmy już w trzeciej miejscówce. No i nie mieliśmy brania na razie. Niestety to, co na tamtym filmie mówiłem, chyba się sprawdzi, więc że ryby w zimę mają swoje miejscówki i nie jesteśmy je wszędzie złowić, tylko po prostu musimy znaleźć miejsce, gdzie bytują. No tu mamy taki fajny zastoiczek. Liczyłem na to, że może coś tutaj nam będzie chciało skubnąć, no ale niestety nie. I będziemy musieli wylądować, żeby złowić jakąkolwiek rybę. Prawdopodobnie na kanale, gdzie już jesteśmy blisko niego, nie? Tu mamy ślady bytowania bobrów, świeżo ściętą wierzbę. Pewnie ją niedługo zabiorą, utną do końca i zabiorą resztę. I mamy tu ponoć w lato gdzieś bobry zrobiły
tamę bobrową, to jeszcze zobaczymy, czy jest ta tama, czy ona wytrzymała, czy ludzie ją zepsuli. I tam jeszcze spróbujemy połowić. A następne to już będzie miejsce tam, gdzie wiem, że ryby były. Czy albo pojedziemy na kanał, albo pojedziemy na zameczek i tam spróbujemy coś złowić. Jeszcze się z Matim za chwilę porozumiemy i zobaczymy. Chyba się nie zawali. Jak myślisz? Wróciliśmy do miejsca, gdzie łowiliśmy przed świętami. Z jakiego względu? Z takiego, że wiemy, że tu ryby są. I teraz sprawdzimy, czy udowodnimy sobie i wam, że po prostu w zimę ryby mają swoje zimowiska tak zwane. Swoje miejsca, gdzie bytują. Jakie to jest miejsce? Pewnie trochę wolniejszy nurt. Spokojniej. Z jakiego względu? Z takiego względu, że po prostu nie tracą tyle energii. Tutaj jest dużo mułu, więc tu może być tak, że ryby mają pokarm naturalny i przez to bytują w takich miejscach właśnie. Więc naprawdę jak się wybieramy gdzieś na rzekę, to dobrze jest wiedzieć, gdzie są takie miejsca, bo się nałazimy i nie jesteśmy, możemy nawet branka nie mieć, nie? A to dzisiaj ja już na przykład, wydawało się, że słoneczko świeci, pięknie wszystko, ale ja naprawdę już troszkę zmarzłem. Rączki zgrabiały. No ale walczymy dalej, próbujemy teraz złowić na przepływankę tutaj, a jak się nam nie uda na przepływankę, no to spróbujemy rozłożyć tyczkę i spróbować złowić na tyczkę jakieś rybki. A zobaczymy, gdzie jeszcze będziemy łowić na tą tyczkę. Może pojedziemy na zameczek, żeby nie było tak samo i zobaczymy, czy tam są ryby. Wiem, że tam jakieś rybki były przed świętami, więc może i teraz będą. No i jesteśmy w tym samym miejscu, żeby uratować cokolwiek z naszych materiałów, żeby zobaczymy przede wszystkim, czy to, że wiatr przyspiesza spływ, nie mogliśmy żadnej ryby złowić, a teraz stacjonarnie, pomalutku, czy wybieraliśmy złe miejsca. No i takie wnioski wyciągniemy na koniec, zobaczymy. Nie będziemy rybek rzucać do siatki, nawet jak się uda złowić. A czy się uda, miejmy nadzieję, zaraz sprawdzimy. Naszykowaliśmy sobie podobnie, ta sama mieszanka, 6 kul, tak jak wtedy i zobaczymy, czy będzie jakakolwiek reakcja. Ale inaczej się zachowuje ta woda teraz. Wtedy co? Tam prawie stało, nie? A teraz 3 gramy i to jest wolne miejsce.
dzisiaj ta ryba, to znaczy, nie wiem, jak tam tych 50 chyba, co złowiliśmy wtedy. No ale zobaczcie, tyle łażenia, tyle miejsc, ta sama zanęta, to wszystko to samo, ale dobrane miejsce złe i zły sposób prezentacji przynęty spowodował, że nie mieliśmy nawet brania, a tu już mieliśmy trzecie branko i wreszcie złowiliśmy leszczyka takiego, nie? O 700-800 gram, tak? Cieszy niesamowicie. Nie wpuszczamy dzisiaj, od razu wypuszczamy. Mieszanka była jeden, ta co wcześniej szykowaliśmy, więc teraz zamierzam trochę zmienić proporcje. Sądzę, że dzisiaj troszkę za dużo tej zanęty będzie na donęcanie, a chcę znowu zacząć donęcać, więc tutaj dorobiłem około 2 litrów gliny i dodam tam na razie pół litra, zobaczymy co się wydarzy, wymieszam i tym będę donęcał. I pół litra tej poprzedniej mieszanki dołożę do tego. Z tą zanętą i zobaczymy, czy będzie im pasować, czy nie. No nie, spiliśmy leszczyka, przykro. Zmniejszyliśmy haczyk, a gumę mamy tą samą co wtedy, czyli 1,5. I ona na tym haczyku będzie troszkę za sztywna. Jeszcze przy tych temperaturach, bo dzisiaj to jest naprawdę, nie wiem ile w tej chwili, z 1 stopień tylko. Normalnie zaczyna być mrozek. Mamy. Ja zagrałem. Jeszcze nie wyjęty, bo to ten haczyk i ta guma. No wiesz, to nie będzie łatwo. No już. Ale ślad jest. Mamy źle skomponowany sprzęt, bo tak słabo brały i zszedłem bardzo małym haczykiem w tej chwili, takim już stricte zawodniczym. No a ta guma tutaj jest troszkę za tępa, więc dlatego się to nie komponuje nam. Żeby nie było, że go osłony. Mały był.
urwaliśmy. Trzecią rybę. Jest za gruba guma do warunków, jakie łowimy nią. Dlatego teraz ją poluzuję troszkę. Niech wisi. Zesztywniała troszkę z temperatury i nie amortyzuje tak jak trzeba. Zimno strasznie. Nie dosyć, że mało rybek, to jeszcze trzy fajne leszczyki urwałem. Ale to efekt, tak jak wcześniej już powiem, mówiłem, zbyt tępa guma do dzisiejszych warunków jest. Biorą bardzo delikatnie. Jeden był na pewno podczepiony. Ten nie wiem. Są spore i sobie wyrywają haczyk. Niestety. Nie, no ja się zastrzelę zaraz, panie. Tragedia. Chyba przemarzłem chyba do szpiku kości, tak zwanej. Maciu, bo dostaniesz po uszach. Chodź tutaj. Wynęciłem wszystko już w tej chwili. Jeszcze około 15 minut łowienia i będziemy kończyć. No, dzisiejszy dzień całkowicie inny niż ostatnio. Plan był połowić ryb na bolonkę. Niestety nie udało się. Do widzenia. W pewnym momencie już taki zrezygnowany z tego, że coś złowię na tą bolonkę, postanowiliśmy przyjechać tutaj z powrotem na kanał. Bo oczywiście kosz miałem ze sobą, tyczkę też, więc postanowiłem, że spróbuję złowić jakiekolwiek te rybki. No i miałem swoje szanse, tak? Złowiliśmy pięknego leszcza i trzy czy cztery małe płoteczki i urwałem 3 lub 4 leszczyki. Dzisiaj mocna temperatura spada w stosunku do ostatnich 2-3 dni, bo było naprawdę dużo, dużo cieplej. Myślę, że te ryby słabiej żerują przez to. Druga sprawa, woda minimalnie wyższa jest na Radomce, więc to też wyeliminowało nam szansę na złowienie jakichś ryb na bolonkę, na przepływankę. Chociaż szukaliśmy tylko i wyłącznie miejscówek takich, w którym nurt był bardzo wolny, zwalniał, jakieś przeszkody. No ale no niestety nie udało się. Myślę, że właśnie to, co rozmawialiśmy, wybranie odpowiedniego łowiska na zimę, to jest klucz sukcesu. Byśmy siedzieli tutaj od początku na kanale, dobrałbym się do tych rybek, bo już wiem, jakie błędy popełniłem. Sądzę, że mimo wszystko troszkę za ciężką glinę tutaj podałem, bo i za dużo zanęty. Już te ryby w tą plamę z tą dużą ilością zanęty nie chcą wpływać, bo daliśmy 1 do 1 i później troszkę rozcieńczyłem, ale to pierwsze 1 do 1 sprawiło, że teren pola nęcenia był już tak mało atrakcyjny przy takim żerowaniu. Gdzieś te leszczyki się kręciły, bo nam nie pozwoliły dopłynąć żadnym płotkom, ale nie chciały pobierać przynęty. Mieliśmy 3 na kiju przez to, że troszkę źle sprzęt spasowany. Ta niska temperatura sprawiła to, że ta guma bardzo mocno sztywniejsza się zrobiła. I niestety nie amortyzowała i mieliśmy 3 leszcze, które zostały w wodzie. No, całe szczęście, że udało się wyjąć tego jednego. Jak na dzisiejszy dzień sądzę, że zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić.
wybierając łowisko na zimę, pamiętajcie, że dobrze wiedzieć, jechać max, max, max. Maxiu nie wolno. Wybierając na zimę łowisko, pamiętajcie o tym, że dobrze wiedzieć od kogoś, gdzie mieszkają w zimę rybki. Z tego względu, że jeżeli tego nie zrobimy, to możemy się tak jak my nałazić. Co prawda było super, tak? Bo widoki, powietrze, miejscówki, podziwiałem, przypominałem sobie to, jak za młodych lat to te niektóre miejsca wyglądały całkowicie inaczej. Trzeba znać miejsce. Tutaj ryby zimują w tym miejscu i złowiliśmy jakieś tu rybki, urwaliśmy, nie daliśmy sobie szans na to, żeby więcej tych rybek złowić. Złowiliśmy jednego leszcza, więc no, skuteczność 25% to czyli tragedia. Była złożona, ale przy układaniu jej okazało się, że nie miałem przydęty, więc złożyłem jeszcze raz, jednego spiąłem, a teraz złowiłem. Opa. Rekord świata dzisiaj pobiłem. Więcej ryb urwałem niż ryb złowiłem. Odbijamy się od dna. Nie no, już ostatnie puszczenie. Kacper nam podpowie, kiedy branie będzie. Kolejne branie urwane. Rekord dzisiaj świata bije w urywaniu ryb. 6 wyjętych, a 8 urwane. I mistrz Polski też popełniał błędy. Tu nie ma nieomylnych ludzi. Pamiętajcie o tym. Jak ktoś mówi, że jest 100% skuteczny, to ja w to nie wierzę. Można być skutecznym bardzo, ale nie 100%. Kolejna urwana. Dobra, ja już się poddaję. Kolejne branie zepsute. No powiem ci, że zauważyłem, bo moczpowika nie widzę. Ale ryby teraz się pojawiły. I dało się je wyłowić, tylko trzeba było troszkę zmienić top z inną gumą, delikatniejszą. Podsumowując, no co? Ja dzień uważam za bardzo udany. Na pewno na Maxiu nałapałem masę powietrza, chęci do dalszych łowów. Rybek dzisiaj mniej, ale to tak jak to jest w zimę. Raz się łowi, raz się nie łowi. I to też trzeba brać pod uwagę, że nie zawsze połowimy w zimę ryby. Nawet jak tam, gdzie one są, będziemy łowić, to i tak mamy. Może się zdarzyć tak, że ich nie złowimy. Do zobaczenia.